Prace ponad 40 artystów zostały zaprezentowane podczas ogólnopolskiej wystawy rzeźby z rąb. Ekspozycja została zaaranżowana w przestrzeniach starej kopalni w Obrzychu. Podczas wystawy zaprezentowano ponad 200 prac 43 artystów. W przestrzeniach starej kopalni zaprezentowano rzeźby, jak również instalacje z różnego rodzaju materiałów, m.in. stali, drewna czy tworzyw sztucznych. W ramach tej wystawy artyści podejmują problem z rębu. Problem, który stał się 2 lata temu dla nas bardzo taki atrakcyjny. Problem, który nawiązuje bezpośrednio do nazwy własnej furtki szybu, która kończy gdzieś tam, gdzie się kończy szyb kopalniany z przestrzenią zewnętrzną. Tą nazwą jest właśnie z rąb. I ta metafora zawiera, to znaczy użyliśmy, skorzystaliśmy z wieloznacznej metafory, która zawiera w sobie sensy wyjścia, wejścia, ujednolicenia, przecięcia. Tutaj także zawiera się pewna dychotomia góry, dołu, jednak dychotomia taka dosyć szczególna, dlatego że dotycząca tego, że ta przestrzeń zewnętrzna jest jak gdyby nieograniczona. Ona łączy się z przestrzenią rzeczywistą, czyli przestrzeń rzeźby w sposób nieograniczony dotyczy przestrzeni rzeczywistej, w której tkwisz człowiek. Jednym z największych wyzwań dla organizatorów wystawy było sprowadzenie instalacji eksponatów, które ważą nawet kilka ton. To było bardzo trudne przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę też to, że to są prace, które musiały przyjechać tutaj z całej Polski, to logistycznie było to sporym wyzwaniem. Logistycznie zarówno jeżeli chodzi o transport, jak i montaż tutaj tych prac na miejscu. Jesteśmy w zasadzie teraz na końcu tego. Było to karkołomne, ale myślę, że było warto i każdy będzie mógł się o tym przekonać. Jedną z artystek prezentujących swoje prace była Bożena Biskupska, która wraz z Zygmuntem Rytką założyła Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, działającej na terenie Warszawy oraz w Sokołowsku. Nad tym nowym cyklem Rysunek rzeźby pracowałam od roku. On nie jest skończony, on jest jakby w procesie. W tej chwili jest 16 figur, natomiast docelowo będzie 49. Natomiast to wszystko zaczęło się 20 lat temu. I widzimy tutaj obraz, który powstał właśnie 20 lat temu. To był też cały cykl obrazów opisujących figurę, taką w przyklęku. I teraz, tak to jest w twórczości, coś się takiego zdarzyło, że te rzeźby do mnie zaczęły z tych rysunków schodzić i z obrazów. I postanowiłam je, to już był wewnętrzny, tak zwana konieczność, wewnętrzny mus, żeby je zrobić w formie realnej. Wernisażowi wystawy towarzyszyły koncerty. Ekspozycję będzie można oglądać do 10 września.